Siedziałem z żoną przy śniadaniu. Bardzo przyjemnie. Nie wiem, z grzanki, kawa. Dara i wszystko. W pewnym momencie poprosiłem żonę o sól. Ale że byłem bardzo zamyślony, zamiast powiedzieć poproszę o sól, powiedziałem, ty stara kurwo, zmarnowałeś mi 20 lat życia. Cygaretów w oczy gryzie, zajadle dym z dymu i z tego co widzę płyną mi łzy. Całą przestrzeń wypełnia ciężka mgła. W tle radio charcząc melodię jakąś gra. Na śniadanie nie zjesz wsianki ani jajka. Tu śniadanie mistrzów danie głównego żałka. Potem na dokładkę czeka jedynie w pierdol. Dlatego przez życie towarzyszy łatka zero. O tym co widziałem tam mogę napisać książkę. Imprezy denaturat, ogórek na zakąskę. Bawili się jakby to był ich ostatni dzień. Może dlatego, że nieraz śmierci wyrwali się. W latach świetności tam bywało tak. Kiedy ja wstawałem, oni kładli się spać. Pragnęli tylko słodkiego, miłego życia. Bez chłodu alkoholowego, głodu i bicia. Niestety oni mieli to w pełnym pakiecie. Raz Janek tak z Maryśką szalał na parkiecie. Jak Michael Jordan, to był jego last dance. Niestety karetka wtedy spóźniła się. Nasz kochanie, czy nie wiesz jak to jest? Czy wierzysz tym bez granic? Czy coś wierzysz, czy nie? Wigilia, rodzina, opłatek, te kolęda. Tam też kolęda i Maryśki skok z piętra. Mówiłeś mi, że ci ciężko, że to chwile grozy. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że była w ciąży. Równy rok potem Czesiek przyozdobił szyję, biorąc tym samym jakby na siebie winę. Każde wspomnienie przywołuje chwilę wzruszeń. Dlatego w tym domu nie mówi się o sznurze. Wiesiek nieśmiertelny często tak o sobie mawiał. Nie było żałoby, wręcz przeciwnie, trwał karnawał. Chwilę później udusił się swymi wymiocinami. Oleg rozniósł bełt, kiedy wszedł w niego butami. Przystanął jakby w zadumie, stłumił śmiech. A jemu but żygiem do podłogi przykleił się. Zanim zgłosił śmierć kolegi, minął pewien czas. To się działo tuż za rogiem, zakończenie znasz. Jeśli nie, to w tajemnicy zdradzę ci. Został tylko on, ma żonę, dzieci, pracę dziś. Od tamtej pory już nigdy nie ruszył wody. By nie zapomnieć, zachował te ożygane buty. Czy wierzysz im bez granic?